Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski. Witam serdecznie w programie Republika po południu. Dzisiaj zajmować się będziemy głównie wczorajszym głosowaniem w Sejmie. Parlament zatwierdził rozporządzenie prezydenta w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym na granicy polsko-białoruskiej i dzisiejszym wnioskiem Komisji Europejskiej o kary finansowe dla Polski. Zapraszam serdecznie. Są z nami goście w na łączeniu Skype pan profesor Mieczysław Ryba, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Witam serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry. A w studiu telewizji Republika pan doktor Tomasz Żukowski, Uniwersytet Warszawski. Witam serdecznie. Panie, może zaczniemy od pana profesora. Panie profesorze, ja powiem szczerze, dawno tak nie wyczekiwałem rezultatu głosowania, jak wczoraj podczas głosowania tego wniosku Lewicy o odrzucenie, bo tak brzmiał ten wniosek, o odrzucenie rozporządzenia prezydenta w sprawie stanu wyjątkowego, no bo gdyby Sejm odrzucił to rozporządzenie, no to byśmy się znaleźli dopiero w problemie, ale jak pan profesor postrzega to głosowanie, co nam mówi o jakości polskiej wspólnoty politycznej? No, oczywiście mówi o konflikcie, który i że nie ma tych elementów wspólnych, które by łączyły całą scenę polityczną, bo pamiętajmy, że tu chodzi o bezpieczeństwo państwa. Natomiast w sferze gry politycznej jest to w jakimś sensie w interesie lewicy, bo jest takie grono elektoratu, taka przestrzeń, która patrzy na to w taki specyficzny sposób, czyli że to jest tylko i wyłącznie gra pisowska i trzeba to rozmontować, a kwestie humanitarne są najważniejsze, a nie ma tutaj jakichś większych zagrożeń. Pamiętajmy, że lewica nie walczy w tej chwili o jakiś gigantyczny elektorat, ale o swoje przetrwanie na scenie politycznej. Proszę zwrócić uwagę na specyficzne zachowanie się PSL-u, bo doskonale rozumieją, że nie można iść wbrew opinii publicznej, a już wiejskiej w szczególności, czyli wprost uderzać w bezpieczeństwo państwa. Natomiast w klinczu znalazła się Koalicja Obywatelska, która ma takich posłów nazbieranych z lewej flanki sceny politycznej, którzy tak, a nie inaczej zachowywali się przy granicy. Jest uwarunkowana tym swoim takim antypisem, a z drugiej i traci na tym. No to widać nawet w sondażach. Więc z jednej strony mamy do czynienia z czymś, co zwie się stabilizacją państwa, próbą pokazania jedności, no, która nie zaistniała, a z drugiej w tle toczy się normalna batalia i walka, gra polityczna i mniej więcej PiS na tym zyskuje. Pewnie lewica się stabilizuje, a Platforma jednak w moim przekonaniu jest w niekomfortowej sytuacji i troszkę gra w tą grę totalności, która jednak cały czas nie jest dobrze postrzegana przez Polaków. Ale ta gra no, jest chyba bardzo istotna, bo no, komentatorzy, eksperci do spraw bezpieczeństwa podkreślają, że tutaj w grę wchodzi już nie sprawa jakichś migrantów, tylko próba zmiany sił w tym postzimnowojennym świecie, sił również militarnych. Jak pan to postrzega, panie doktorze? Ja myślę, że no, ta opozycja, tu się zgadzam z panem profesorem, że ze względu na swoje polityczne wewnątrzkrajowe kalkulacje, no, zadziałała w sposób, który no, z jednej strony był z całą pewnością sprzeczny z racją państwa polskiego, a po drugie no, wysłała w ten sposób sygnał na wschód, że tak powiem, jakby tutaj są pęknięcia, które można w przyszłości, oby nie w najbliższej, wykorzystywać. To świadomie wysyłają taki sygnał po Władimirze Władimirowicze, tu w taki sposób możesz nas rozgrywać? Obawiam się, że kalkulując, wzięli pod uwagę przede wszystkim to, co jest najważniejsze z ich perspektywy, nawet nie bieżących notowań, czyli, bo te notowania, pewnie tu się znów zgodzę z profesorem, że one pewnie ważne były dla lewicy. Lewica wysłała taki sygnał, no, można by tak powiedzieć, dla
dla bardzo naiwnych, no, mówiąc, że jeżeli by te 30 kilka osób, kwestia tych osób została przyjęta, rozwiązana w sposób przez nich proponowany, to konfliktu dalej by nie było. No, co jest oczywiście argumentem absurdalnym. No, nie sądzę, żeby występujący w imieniu lewicy polityk tego nie wiedział. Natomiast ciekawsze było, czy może było wystąpienie pana ministra, byłego ministra obrony narodowej Siemoniaka, który właściwie tak naprawdę jego wystąpienie było uzasadnieniem, dodatkowym argumentem uzasadniającym, dlaczego ten stan jest potrzebny. Jeżeli on mówił, że granica jest nieszczelna, no właśnie temu ma służyć ten stan, żeby ją uszczelnić. Natomiast na końcu, ze względu na ich wewnętrzną logikę działań wewnątrzkrajowych, zadeklarowali, wraz zresztą zdaje się wcześniejszym niektórym przymiarkom, że będą przeciw. Dlaczego? No po to, żeby nie doprowadzić do rozszczelnienia silnych, negatywnych emocji i tożsamości antypisowskich. Gdyby wysłać sygnał, jesteśmy po tej samej stronie co państwo, bo tego wymaga racja stanu, co zresztą wynika z naszej diagnozy też, to w takim razie część ludzi, która w tej chwili na nich głosuje, mogłaby zacząć myśleć, no zaraz, a może jednak. I w związku z tym ważniejsze jest dla nich utrzymywanie silnych, negatywnych emocji i tożsamości antypisowskich, niż no, logiczne wnioski wynikające z tego, co jest dzisiaj racją polskiego państwa. Niestety. To pytanie do pana profesora Ryby. Panie profesorze, jak groźne są te dla państwa polskiego, dla polskiej racji stanu, dla polskiego bezpieczeństwa są te pęknięcia, o których mówił pan doktor, bo to nie są jedyne pęknięcia, tak? Jeśli chodzi o postawę opozycji, to warto odnotować również postawę mediów, które no, części mediów po prostu jeden do jednego powtarza narrację z Russia Today. To ostatnia taka sytuacja miała miejsce po zamachu smoleńskim. Warto też zauważyć na postawę sądów, które też jakby nie biorą racji stanu Polski pod uwagę. Panie profesorze, na ile to jest groźne? Bo przecież takim podstawowym bezpiecznikiem to jest jedność i zwartość wspólnoty narodowej. No to jest tak samo groźne, tu bym się w 100% zgodził z panem doktorem, jak w XVIII wieku wojny frakcyjne magnatów, no, gdzie ten interes rzeczywiście swojego rodu był ważniejszy niż interes Rzeczpospolitej. Jak się skończyło, to wiemy. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że opozycja, ta część przynajmniej, przywykła do takich zachowań, ponieważ szczególnie ten element ingerencji w całą scenę polityczną następuje ze strony Berlina czy Brukseli. I tu jest pewne przyzwyczajenie. Zawsze jak jest jakiś spór na linii Warszawa-Bruksela, Warszawa-Berlin, to opozycja staje po stronie Berlina. I tu zastosowano no, trochę analogiczną drogę. I proszę zwrócić uwagę, jaka to jest pułapka. Przecież możemy sobie wyobrazić sytuację, że nagle jest destabilizacja na granicy realna, że ktoś przekracza tę granicę, nie daj Boże, jakiś parlamentarzysta, że następuje zawirowanie w tym względzie, że Białorusini odpowiadają i Putin zwołuje trójkąt normandzki, żeby ustabilizować niespokojne pogranicze polsko-białoruskie. No przecież można sobie cały scenariusz wyobrazić, napisać go na bardzo prosto, no ale niestety no, mamy do czynienia z zacietrzewieniem jednak partyjnym, które jest bardzo groźne, bo jeśli nie ma elementów zdefiniowania wspólnych interesów, no to rzeczywiście w tę szczelinę można wchodzić i rozgrywać polską scenę polityczną. Dzisiaj najnowsza wiadomość, jakbyśmy mieli mało kłopotów. Komisja Europejska wnosi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o kary finansowe dla Polski za niewykonanie postanowienia wiceprezes Unijnego Trybunału z dnia 14 lipca. Ponadto wszczęte zostaje także postępowanie w związku z niewykonaniem wyroku TSUE z dnia 15 lipca. No i tu chyba problem dla rządzących, bo z jednej strony no, ta reforma wymiaru sprawiedliwości no, była jednym ze sztandarów Zjednoczonej Prawicy. Reforma taka do połowy wykonana, albo nie wiem, znaczy w każdym razie nie do końca wykonana. I teraz co z tym zrobić? Ja jestem, no, może nie tyle zaskoczony, ile powiedziałbym w ten sposób. No, komisja w tej sprawie wykazała zaskakujący pośpiech. Wiesz, pomijam ten fakt, że tutaj komisja, czyli organ o charakterze wykonawczym, prawda, wywiera nacisk na państwo w sprawie tego, co się dzieje w sądownictwie, no ale to już taka jest, rozumiem, no, tak to
wygląda, ale proszę zwrócić uwagę, przecież rząd wysłał informację do komisji, w której poinformował, że przygotowuje reformę dotyczącą tej kwestii, której dotyczy, prawda, stanowisko Komisji Europejskiej. Rozumiem, że w związku z tym wystarczyłoby poczekać parę tygodni, żeby, rozumiem, te stosowne projekty pewnie by się w polskim parlamencie pojawiły. Więc w związku z tym no, muszę powiedzieć, że trochę się martwię, że ta sama komisja, która, warto to podkreślić, zdecydowanie jednoznacznie głosami swoich członków poparła Polskę w sprawie tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli konfliktu z Białorusią. Zwracam od razu uwagę przy okazji, że to jest ta różnica w porównaniu z wcześniejszymi konfliktami. Tym razem opozycja mówiła innym głosem niż Bruksela. I to ty, w tej sprawie. To warto na to pomimo, że uwagę. Donald Tusk jest szefem Europejskiej Partii Ludowej. To też. I mimo tego, że z jednej strony, prawda, komisja oczekuje od, i nie tylko komisja, ale również ważne kraje, te najważniejsze kraje, najbardziej wpływowe kraje w Unii Europejskiej, oczekując Polski tutaj powstrzymania uruchomienia tej dodatkowej trasy, prawda, migracyjnej. Z drugiej strony podejmuje tę decyzję, no co no, budzi moje obawy, że w tej sprawie komisja może być może jest pod silniejszym niż nam by się mogło wydawać naciskiem, no, nazwijmy tych instytucji europejskich, które są szczególnie radykalne. Myślę tutaj szczególnie o Parlamencie Europejskim, który walcząc o swoją własną pozycję w ramach organizacji międzynarodowej, specjalnie jako jest Komisja Europejska, jako jest Unia Europejska, prawda, no, sam ze swojej strony wyraźnie na Komisję Europejską naciska. Mhm. Panie profesor Mieczysław Ryba, panie profesorze, na ile właśnie no, takie przeciąganie kołdry różnych unijnych instytucji, widzimy wyraźnie, że te instytucje walczą między sobą o wpływy, o władzę, Parlament Europejski, Komisja, gdzieś w tym wszystkim umyka władza organu, który miał być w projekcie Unii Europejskiej, tym najważniejszym władzem, czyli Rada Europejska. Swoje wpływy chcą zachować również sędziowie TSUE. Czy to z tego powodu Polska jest takim prymusem, jeśli chodzi o karanie, odwrotnym prymusem? No nie tylko. Wydaje mi się, że w tej chwili jest to realizacja pewnego projektu unijnego, a w Europie Środkowej zwanego Mitteleuropą, czyli Europą Środkową podporządkowaną Niemcom. Tutaj do tego dochodzi to porozumienie Berlina i Moskwy gazowe, ale w istocie i gospodarcze, a więc w dużym stopniu i polityczne. Więc proszę zwrócić uwagę, jest ileś takich sygnałów, które mówią, no proszę zwrócić uwagę, z jednej strony mówi się na układaniu kary, dlatego że nie ma wykonania orzeczenia TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej, a zaraz za tym idzie sygnał, że będzie Polska karana za to, że jest do Trybunału Konstytucyjnego, czyli do sądu, zapytanie czy wniosek o wyższości Konstytucji Polskiej nad prawem unijnym. No, gdzieś tam samorządy dostają sygnał, że jeśli sprzeciwiają się ideologii rewolucji seksualnej, no to nie mogą w związku z czym dostawać też środków. Więc mamy do czynienia z całą skomasowaną akcją na różnych poziomach, mającą po prostu doprowadzić do zmiany rządów w Polsce, a przy okazji do narzucenia, ale części tylko krajów, czyli tych słabszych, pewnego, poprzez uzurpację kompetencji, pewnego takiego unijnego dyktatu i pewnej ideologii, która dla superpaństwa tak zdefiniowanego ma być podkładem, czyli tej ideologii rewolucji kulturowej neomarksistowskiej. No, w takim otoczeniu żyjemy. Natomiast Rosjanie przekraczają to, co jest uzgodnione, czyli przekraczają linię Kerzona, robiąc prowokacje. I w tym względzie mamy poparcie Komisji Europejskiej i Berlina. To znaczy, żeby nie wchodzili w nie swoje interesy. Natomiast jeśli bierzemy pod uwagę nasze położenie geopolityczne, to jesteśmy przed potężną presją nie tylko ze wschodu, ale niestety przede wszystkim z zachodu. To jak na te presje mamy odpowiedzieć, bo rzecznik rządu no, daje wyraźnie do zrozumienia to, co zresztą w poprzednim głosie pan doktor powiedział, czyli że należy, że Polska no, zrewiduje ten ustawodawstwo dotyczące Izby Dyscyplinarnej, co nie znaczy, że zniknie sądownictwo dyscyplinarne. Po pierwsze, trzeba bardzo starannie śledzić sytuację, rozpoznawać tę sytuację i wiedzieć, że mam
do czynienia z pewną koalicję różnych grup interesu bardzo potężnych. Po pierwsze z tymi, którzy są zainteresowani budowaniem federacji, czyli właśnie jednego państwa właściwie wręcz zamiast organizacji, specyficznej organizacji międzynarodowej, jaką jest Unia Europejska. Po drugie mamy w ramach tej koalicji ideologów tej nowej radykalnej lewicy. Po trzecie mamy tam wielką korporację sędziowską, która chciałaby chętnie zamienić Unię Europejską z organizacji państw w organizację obywateli, których oni będą w hierarchiach, na której czele będą stać struktury, prawda, ponadnarodowe rozstrzygać. No i po trzecie mamy w ramach tej koalicji, bo to nie jest koalicja jednolita, mamy również najsilniejsze państwa, w tym Niemcy, które chętnie by troszeczkę wzmocniłyby swoje oddziaływania w ramach takiej Mittel Europy Light, nazwijmy to dla odróżnienia dla wcześniejszych projektów, prawda, ale z drugiej strony na pewno nie chciałyby oddać własnej suwerenności. W związku z tym w ramach tych miejsc, w ramach, no, można się poruszać inteligentnie, prawda, i odpowiednio jakby walczyć, no i mieć nadzieję, że wiatr zacznie wiać w przeciwnym kierunku, co miejmy nadzieję za rok, za dwa nastąpi. To jeszcze pytanie do pana profesora Ryby. Panie profesorze, bo za parę dni przyjeżdża do Warszawy kanclerz Angela Merkel, która znowu za następne kilka dni odda władzę po 16 latach. 16 lat to cała epoka w polityce, ale z czym przyjeżdża? Tak tylko przyjeżdża się pożegnać, czy przyjedzie z czymś konkretnym, jak pan profesor sądzi? Wydaje mi się, że to było w kontekście tego, co się dzieje na naszej wschodniej granicy, bo Rosjanie, jak wiemy, nawet jeśli się ułożyli z Berlinem, to cały czas rozpoznanie bojem czynią, więc tu ma być sygnał pewnie na wschód również, że Niemcy dają wsparcie Polsce właśnie w tym względzie, o którym mówiliśmy. Natomiast czy owocem tej wizyty będzie zluzowanie tych wszystkich kwestii presji z Brukseli na nas, no to nie widać tego, no chociażby dzisiejszy dzień na to wskazuje. Zobaczymy, jak będzie negocjował premier, w jaki sposób będziemy się bronić, bo tak jak mówię, wiele jest takich elementów tej zewnętrznej presji, które są wprost nakierowane na to, żeby przez takie działania doprowadzić do zmiany rządów w Polsce. Nie ze względu, nie chodzi o żadną demokrację, tylko albo o praworządność, tylko chodzi o gołą siłę, bo te wszystkie różne działania w tej chwili już nawet komisji, to jest uzurpacja kompetencji. Tu nie ma traktatowych zakotwiczeń i tak dalej. I mówię, wybiórczo sobie gdzieś stosują te zasady, czyli jeśli Trybunał Niemiecki orzeka wyższość prawa niemieckiego nad unijnym, wszystko jest w porządku. Kiedy nasz rozważa te kwestie, to się wstrzymuje środki. No to jest po prostu dyktat. I w tym względzie rozgrywają się bardzo ważne rzeczy. Natomiast Niemcy zdają sobie sprawę, że mają bardzo ograniczone środki, zwłaszcza wojskowe, to w ogóle nie mają, żeby nas wspierać na przykład w ochronie wschodniej granicy, więc zrobią takie gesty polityczne. Jakieś znaczenie one oczywiście będą mieć. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Pan profesor Mieczysław Ryba na łączeniu skype'owym z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dziękuję serdecznie, panie profesorze. Dziękuję bardzo. I w studiu Telewizji Republika pan dr Tomasz Żukowski, Uniwersytet Warszawski. Kłaniam się obu panom. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Za chwilę serwis informacyjny, który poprowadzi Michał Trześniewski.